Witajcie w kolejnym odcinku z naszego remontu. Jak widzicie, prace idą pełną parą. Sprawdziliśmy już ciągnik na hamowni i jak wiecie z poprzedniego odcinka, naszemu psowi brakowało 13 koni mechanicznych. Przyczyn tego stanu rzeczy może być kilka. Jednak po wnikliwej analizie wykresu charakterystyki mocy jednoznacznie możemy wykluczyć ślizgające się sprzęgłową. Nasz ciągnik przeniósł na hamownię 400 Nm, a nowy silnik ma tych Nm tylko 10 więcej. Dlatego na pewno jednoznacznie wykluczamy sprzęgłową. Za brak mocy nie odpowiada także zapchany filtr powietrza czy niedrożny układ paliwowy, choć z pompą wtryskową na pewno są problemy, gdyż taki wykres charakterystyki mocy sugeruje, że po pierwsze dawka jest dla każdego cylindru z pewnością różna, a dodatkowo regulator obrotów jest rozregulowany tak, że ogranicza moc silnika powyżej 1800 obrotów na minutę. Jest jeszcze jedna rzecz, która mogła delikatnie rzutować na brak mocy naszego Ursusa, ale o tym powiem za chwilę. Jak zapowiedziałem wcześniej, chcemy przed remontem dokładnie poznać kondycję silnika naszego Ursusa. Dlatego postanowiłem wykonać pomiar ciśnienia sprężenia. Teraz opowiem wam, dlaczego warto wykonać taki pomiar i jak przeprowadzić go krok po kroku. Otóż takie badanie pozwala szybko poznać kondycję silnika. Możemy łatwo i precyzyjnie określić, co jest przyczyną braku kompresji. Czy za brak mocy odpowiadają zużyte pierścienie, tuleja czy tłok, a może nieszczelna głowica lub nawet uszkodzona głowica. Czasami bywa nawet tak, że wystarczy dobrze wyregulować zawory i silnik odzyskuje kompresję, a co za tym idzie moc. A my wiadomo, ograniczamy koszty naprawy. Dlatego czasem warto poświęcić trochę czasu i zbadać kondycję silnika. Najprostsze przyrządy do pomiaru ciśnienia sprężenia kupicie za około 300 zł. Ten prezentowany na filmie to wydatek około 2000 zł. A więc jak przeprowadzić takie badanie? Po pierwsze zaczynamy od przygotowania ciągnika. Należy dokładnie umyć silnik, chociaż pamiętajcie, że elementy układu wtryskowego nie lubią wody pod wysokim ciśnieniem. Warto też zadbać o swobodny dostęp do wtryskiwaczy, bo będziemy je demontować. Może się to wiązać niekiedy z koniecznością demontażu poszczególnych elementów osłony silnika. Warto także zadbać o prawidłowe naładowanie akumulatorów, gdyż podczas próby wał korbowy musi obracać się z prędkością minimum 200 obrotów na minutę. Jeśli nie osiągniemy takiej prędkości, wynik nie będzie odzwierciedlał faktycznej kondycji silnika. Po umyciu silnika należy rozgrzać motor do temperatury pracy, czyli 85-90 stopni, tak by kończąc pomiar ciśnienia sprężenia, silnik jeszcze był ciepły i miał 50-60 stopni. Pamiętajcie, że tylko i wyłącznie pomiar na ciepłym silniku ma jakikolwiek sens i odzwierciedla faktyczny stan silnika. W przeciwnym wypadku nie warto tego w ogóle robić, bo zimny silnik będzie miał na pewno zupełnie inne wyniki niż te, które uzyskacie po rozgrzaniu motoru. Teraz możemy przystąpić do demontażu wtryskiwaczy. W jednym z nich demontujemy rozpylacz i w jego miejsce kładziemy taki specjalny adapter, który jest dołączony wraz z całym zestawem do pomiaru ciśnienia sprężenia. Ten przyrząd będziemy następnie montowali w poszczególnych cylindrach w miejscu wtryskiwaczy. No i cóż się okazało po wykonaniu pomiaru ciśnienia sprężenia? Wszystkie cylindry są niemal w idealnej kondycji, gdyż charakteryzowały się ciśnieniem sprężenia rzędu 28-32 bar, co można uznać za pozytywny wynik. Wszystkie oprócz jednego. Szósty cylinder miał to ciśnienie zaniżone, które wynosiło 16-18 bar. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, co jest przyczyną takiego niskiego sprężenia. Wykonaliśmy tak zwaną próbę olejową. Wcześniej wstrzyknęliśmy do komory silnika, do tego szóstego cylindra, 5 cm sześciennych oleju silnikowego i powtórzyliśmy pomiar. No i jak widzicie na wykresie, ciśnienie sprężenia wróciło do normy. A więc jaki wniosek? Wniosek jest taki, że za brak kompresji odpowiedzialne są zużyte pierścienie z tłokiem lub po prostu zużyta tuleja cylindrowa. Mamy za to pewność, że głowica dla tego cylindra jest w dobrej kondycji, gdyż gdyby były uszkodzone zawory, wykres zapewnie zatrzymałby się na poziomie 18 bar, jak to było w wcześniejszym pomiarze. Dlatego już teraz zachęcam Was do oglądania kolejnych odcinków z naszego filmu, gdyż za chwileczkę będziemy się zabierali za remont silnika i sprawdzimy, co faktycznie było przyczyną tego, że ta kompresja dla tego cylindra była niższa. Dlatego odwiedzajcie naszą stronę internetową www.tobrar.pl, śledźcie nas na YouTubie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku z naszego remontu.